Grzech pierworodny polskiej energetyki to brak decyzyjności. Mamy starą politykę energetyczną przyjętą jeszcze na początku dekady, która miała zostać zrewidowana. Mamy projekt polityki energetycznej Polski do 2040 roku i mamy dyskusję na ten temat trwającą 4 lata. Niestety grzechem pierworodnym polskiej energetyki jest fakt, że politycy nie potrafią szybko podejmować rozstrzygających decyzji. Do dzisiaj nie wiemy, czy powstanie elektrownia jądrowa. Nie wiemy, jaki będzie los energetyki odnawialnej, ponieważ strategia energetyczna nadal jest tylko na papierze i może się zmienić z dnia na dzień w coś całkiem nieoczekiwanego. Nie jest to żaden konkretny sygnał dla rynku i inwestorzy wolą po prostu czekać i inwestować gdzie indziej. Wybory mogą przynieść jeszcze więcej niepewności do polskiej polityki ze względu na niezdecydowane zwycięstwo partii rządzącej, która w tym momencie będzie musiała podzielić się fruktami wyborczymi z koalicjantami wewnątrz partii, z różnymi frakcjami, które się tam znajdują, a być może jeszcze z koalicjantem z zewnątrz, który na przykład będzie w zamian popierał partię rządzącą w Senacie. To oznacza, że będziemy mieli mniej stabilny rząd niż w poprzedniej kadencji, który będzie musiał dawać koncesje partnerom politycznym, a przez to nie będzie mógł prowadzić jednorodnej, zdecydowanej polityki. Natomiast czynniki zewnętrzne, takie jak zwiększająca się ambicja polityki klimatycznej Unii Europejskiej, czy też oczekiwania Komisji Europejskiej, że Polska w końcu przedstawi tę strategię energetyczną, ma to zrobić do końca roku, te czynniki sprawią, że będzie większa presja na to, aby rząd w końcu się zdecydował.